Dzisiaj siano kosy. Tak. Kto smaruje, ten jedzie. Znasz takie przysłowie. To kiedyś to było bardzo ważne przysłowie, bo łożyska były inne. Tutaj w większości jakieś ślizgowe tuleje. Praktycznie do każdej maszyny dodawali oliwiarkę. W zestawie była kosiarka, kopaczka czy śliwiarka, miała w zestawie oliwiarkę. Te starsze modele miały taką oliwiarkę, o taką z guziczkiem. Przyciskano zwłaszcza te, mówię, żliwiarki. Na przykład już później te nowsze snopowiązałki to miały taką oliwiarkę pionową, taką, gdzie przyciskało się na dęko. Dęko było wybrzuszone i pompowało olej. Olej używało się luksu. Kiedyś to akurat był super orzany. Luks był podstawowym olejem. Do wszystkich maszyn szedł luks. Luks ekstra to już był taki trochę lepszy. A co to jest kosiarka. Za kosiarka w ogóle? No właśnie. Bo teraz taki się nie stosuje. Ciekawy wynalazek, bo to kosiarka listwowa przy tego, no, przyczepiona do traktoru, przystosowana do ciągnika, ale to jest zrobiona z konnej. Zrobiona z konnej. To fajnie zrobiona dość. I ciekawa sprawa, bo spotkałem się z drugą taką kosiarką na złomie, więc ktoś robił to tak metodą trochę hurtową. Drugą identyczną widziałem. Przełożenie jest dobre, więc nie trzeba dużo gazu dodawać. Tylko gdyby tu założyć nową listwę tnącą i nowe stalki na magnety, to by było ok. Bo choć ja ci tutaj pokażę, na czym polega to cięcie. Tu jest taka listwa tnąca, która jest jeszcze niezła, ale ona pracuje w takich, prawidłowo to się nazywa palec, ale nieoficjalnie to magnet na to nazywali. Na magnecie jest druga stalka, która powoduje, że jedna przesuwa się jak w maszynce do włosów. Tak, tak, ścina. I te stalki na magnetach są ząbkowane i o je trzeba wymieniać. Gdyby wymienił tamte stalki i założył nową listwę tnącą, to ona by kosiła, a to tak trochę tylko miele ziele. Mamy jeszcze rotacyjną, ale na górkach się nie da tym kosić, bo mi przednie koła podrywa, za duża jest, za ciężka. Ta by była fajna, ale mówię, dużo by trzeba było przy niej popracować. Jak nie kupiłbym jakąś fajną, małą kosiarkę rotacyjną. To może ktoś podpowie jakiś model małej rotacyjnej kosiarki. Żeby taki traktorek dał radę. Mam jeszcze tam drugi traktor, pokaż. Popatrz, co i ma kornik, taki 36 koni, trochę większy od tego. Też na chodzie, też 63 rok. Ale tamtym nie mogę kosić, bo tam ma jednostopniowe sprzęgło. Rotacyjną nie mogę kosić, bo to tak. W każdym razie inna epoka. I stwierdziłem, że jednak 20, nic lepszego nie wymyślono. Jako ciekawostkę powiem ci, że tu jest taki drewniany łącznik. Drewniany łącznik, który robi za bezpiecznik albo za sprzęgło, w razie by się coś tam poważnego miało uszkodzić, to on się urwie. Drewniany. I przyznam się, że zrobiłem go z trzonka od siebie kiedyś. Gość mi się raz urwał.